Znaleźliśmy szkodnika, a raczej szkodników w układzie. Zaczęło się niewinnie od odsiarczacza, który umarł. Te odsiarczacze już używam ponad 10 lat, więc zdołałem już nie jeden wymienić, nie jeden już mi zdołał się popsuć. Niektóre jeszcze na gwarancji. Co prawda są naprawdę fajne, ale z czasem się psują, jak widać. I co tu się podziało? Tak, w pierwszej kolejności umarł odsiarczacz, który jest, tak jak widać tutaj w sekcji poniżej, na każdej sekcji i sobie migają co jakiś czas, czyli dają impuls, że odsiarczają, że dają uderzenie prądowe. Ale ten oto pan skończył swój żywot, przez co cały czas był pobór i powodowało to, że jedna sekcja cały czas na przykład miała obciążenie dodatkowego ampera, przez co cały czas działał balancer, który pod wpływem dłuższej pracy jednej strony magazynu, która non-stop musiała być wyważana, uległ uszkodzeniu. Dlatego dałem specjalnie na żabkach taki asekuracyjny. No i co się dzieje? Przykładowo wschodzi słońce, mocno się ładuje i świeci strona A, jak na jednym, tak na drugim. Tylko że tu świeci ciągłym światłem, a tutaj normalnie miga jak powinien. Czyli tutaj już normalnie działa, tutaj miga. No, już się sam powiecił. Wie, gdzie jest jego koniec. Więc odsiarczacz, przez to, że się uszkodził, ciągnął cały czas prąd, cały czas tutaj drenował jedną stronę, pasożytował na jednej stronie, spowodował, że uszkodził się odsiarczacz, przez co jeszcze większy dysbalans powstawał na tej sekcji, przez co podejrzewałem, że któryś tutaj z tych akumulatorów ma większy apetyt niż powinien mieć. Teraz lecę na tym asekuracyjnym i chyba tak to zostawię i jak będę robił jakieś modernizacje, to wszystkie porobię sobie na żabki. Teraz są wkręcone na stałe. Tutaj jak mówiłem, zrobiłem sobie na słupki, że mam motylkami. Daje to radę, nie szkodzi. Nie musi to być jakoś super dowalone. Więc już to sobie zmodernizowałem przy okazji na motylki. Tutaj jeszcze nic nie musiałem kopać, więc zostało jakieś.